Dzień dobry, Aleksandra Papież, witam w kolejnym odcinku programu Elektroimpuls. Dzisiaj naszym gościem będzie Marcin Wolski z Edukacji 3.0. Witamy Cię, Marcin. Dzień dobry, cześć. Dzisiaj porozmawiamy sobie o sztucznej inteligencji. Czym w ogóle jest ta sztuczna inteligencja? O co całe zamieszanie? Dlaczego tyle się o tym mówi? O co w tym wszystkim chodzi? W ogóle to jest chyba gorący temat w ostatnim czasie. Przez ostatnie pół roku, nawet trochę więcej, wszędzie słyszymy o tej sztucznej inteligencji. No i fajnie by było tak mniej więcej zrozumieć, czym to w ogóle jest. No właśnie. I pewnie też jakieś mity obalić. Bardzo często myślimy o sztucznej inteligencji, kojarząc ją z robotami, no bo to kino działa na nas, na naszą wyobraźnię. Dokładnie. Tak, i wszędzie te roboty, gdzieś w tych filmach, jakieś komputery i tak dalej. Natomiast trzeba tak najprościej ujmując powiedzieć, że jest to program komputerowy. To jest coś ulotnego, tak jak mamy inne programy komputerowe, który w jakiś sposób inteligentny próbuje naśladować nasze zachowania. Czyli programiści tak go uczą, trenują i przygotowują, żeby był w stanie wykonywać pewne czynności, które my też jesteśmy w stanie wykonywać, znowu bardzo prosto mówiąc, żeby mógł nas w pewnych czynnościach zastąpić. No dobrze, a teraz wracając do tematu, dlaczego tyle się o tym mówi, bo ostatnio coraz częściej można spotkać się z takim zdaniem, że jest to pewnym zagrożeniem, że ta sztuczna inteligencja może stworzyć jakieś zagrożenie dla nas jako ludzkości. Co w tym kontekście możesz nam powiedzieć? My traktujemy to ostatnio jako takie odkrycie, tak? Ostatniego, można powiedzieć, roku nawet. Natomiast trzeba sobie powiedzieć, że to jest technologia, nowa technologia, ale stara technologia, bo dużo tych technologii, które dzisiaj nazywamy nowymi, one mają korzeń już bardzo dawno. I pierwsze definicje sztucznej inteligencji to są z 56 roku, co ciekawe. To ciekawe. Tak, to jest ciekawe, że to już kiedyś ktoś to wymyślił mniej więcej, czym to ma być. Oczywiście brakowało nam trochę środków technicznych, mocy obliczeniowych, pewnych pomysłów, żeby to urzeczywistnić, ale warto tutaj dodać, zanim przejdziemy do tego przełomu, że my mamy osiągnięcia na tym polu już dużo wcześniej niż ten słynny czat GPT, który pewnie też zaraz padnie, który tak mocno wybrzmiał. Czyli to nie jest taka zupełna nowość. Nie jest i my od wielu lat korzystaliśmy z tych rozwiązań. Pewnie nawet nieświadomie, no bo mamy konta na Facebooku, tak? Mamy różnego rodzaju mapy w telefonach. Tak. One są zasilane różnymi mechanizmami sztucznej inteligencji. Mądrzejszymi, mniej mądrymi, na różnym poziomie one sobie działały i działały już od lat. Taką bardziej spektakularną chyba dziedziną, którą powinniśmy gdzieś notować w swoich głowach, no to są pojedynki człowieka w różnego rodzaju grach z komputerem, tak? Czyli z tymi, znowu, nie walczymy przecież z komputerem stricte jako z klawiaturą, monitorem, ale z tym programem, który na tym komputerze jest zainstalowany, właśnie tym programem sztucznej inteligencji. No i to jest ciekawa historia, ktoś będzie chciał zgłębić, to zapraszam, bo on to się zaczęło od warcabów w ogóle i pierwsze próby były właśnie z warcabami i tam naukowcy, jak pokonał komputer człowieka warcaby, powiedzieli mniej więcej, że no tak, warcaby to prosta sprawa, ale pamiętajmy, że są szachy. Szachy, no tak. Szachy to jest dopiero gra mistrzów, nie? I tutaj możemy już kojarzyć, to mamy pojedynki między innymi komputera Deep Blue z Garym Kasparowem, słynne, które gdzieś tam się przewijały w takich masowych mediach. No, które zakończyły się ostatecznie dominacją komputerów w świecie szachów, tak? I tak prawdę mówiąc, dzisiaj nie gramy w szachy z komputerem tak na pełnych zdolnościach. I tu może od razu powiem, bo często też to pada gdzieś na jakichś wykładach, zajęciach, jak prowadzimy. No tak, proszę pana, ale ja gram w szachy przecież z komputerem. No tak. Jak to jest możliwe? No możliwe jest tylko dlatego, że komputer dostosowuje swój poziom do naszej gry, tak? Bo w normalnych warunkach, gdyśmy mieli taki pełnoskalowy program do gry w szachy, no to nie mamy z nim szans. I ciekawa historia jest taka, że znowu gdzieś tam w tym środowisku naukowym i badaczy padło hasło, no tak, słuchajcie, no szachy, dobra, trudna gra, ale jednak nie jest tak złożona i mamy taką grę Go, wywodzącą się gdzieś tam z Azji. I ona to w ogóle matematycznie, tam można sobie zera po przecinku, znaczy, przepraszam, nie po przecinku, tylko zera w potędze liczyć, ile i jaka to jest złożoność matematyczna. No i mówili, no nie, to już niemożliwe. Jest, to jest praktycznie niemożliwe. No i jakiś czas temu, tak, ta gra Go padła, można powiedzieć. Jest film AlphaGo dostępny w różnych mediach strumieniowych w internecie. Można sobie zobaczyć, jak wyglądał pojedynek programistów z arcymistrzem tej gry, gdzie tak prawdę mówiąc, no to znowu zakończyło się porażką człowieka. Także tutaj mówimy w ogóle, żeby tak trochę też definiować ten program sztucznej inteligencji, czyli tą sztuczną inteligencję, mówimy o takiej sztucznej inteligencji wąskiej, wyspecjalizowanej, tak? Bo ona jest świetna do grania w warcaby, ona jest świetna do grania w szachy. Co ciekawe, ta, która gra w warcaby, nie potrafi grać w szachy.
tak? Czyli to jest bardzo wąska specjalizacja. I przy takich wąskich specjalizacjach od wielu lat już mieliśmy rozwiązania, które są dużo, dużo lepsze od człowieka. I tak prawdę mówiąc, powinniśmy się z tym pogodzić już wiele lat temu. Że no bo, tak już jest. Że tak jest i będzie tego coraz więcej. Czy sztuczna inteligencja jest rzeczywiście lepsza od człowieka? I pod jakim względem? Czego my sami oczekujemy? Do tematu wrócimy już po przerwie. Wracamy do naszego programu. To jest Elektroimpuls, mówi Aleksandra Papież. Przypomnę, że dzisiaj naszym gościem jest Marcin Wolski z Edukacji 3.0. Dzisiaj zgłębiamy temat sztucznej inteligencji. Tak jak mówią niektórzy profesorowie, naukowcy, że tak naprawdę tutaj chodzi o tą logikę, że to myślenie logiczne sztucznej inteligencji jest szybsze niż ludzkie. Znaczy tak, na pewno zdolności obliczeniowe są dużo, dużo wyższe niż naszego mózgu. Niestety. No to znowu, to też wiemy, chociażby wypełniając tabelki w Excelu, że dużo rzeczy na komputerze da się zrobić szybciej. A tu mamy jeszcze automatyzację taką dodaną, inteligentną, czyli to po prostu samo się jeszcze dzieje. Można powiedzieć, że same się tabelki w Excelu robią, same się wyliczają i jest to dużo szybciej niż my jesteśmy w stanie tą pracę wykonać. Natomiast to, o co zahaczyłaś, no to mówi się też o takiej inteligencji, można powiedzieć, dwie się jeszcze definiuje, ale powiedzmy, że jest jeszcze jedna taka super inteligencja, szeroka, tak zwane AGI, czyli mówimy o czymś, co by było bardzo inteligentne i było nas w stanie zastępować w wielu dziedzinach. Czyli wychodzimy z tej specjalizacji, tak, czyli mamy jakiś system, na przykład takiego asystenta, który pozwala zrobić nam wiele rzeczy, tak, napisze nam wypracowanie, ale zamówi nam loty, zamówi nam pizzę, ale jest w stanie na przykład jeszcze zaprogramować nam odkurzacz, zrobić mnóstwo rzeczy, no bo zobaczmy, że człowiek jednak jest tak, może nie jest super wydajny w tych specjalizacjach, ale robi wiele rzeczy, tak? Jeździ na rowerze, gra w szachy, tak. A za chwilę gotuje obiad. No i tu jest tak, można powiedzieć, postawić sobie tą granicę między tą wąską taką specjalizacją, a czymś szerszym. Dzisiaj już część badaczy mówi, że zaczynamy przekraczać to, no bo czat GPT nie tylko pisze wypracowanie. Ale robi dużo więcej. Tak, programuje, tak? Na przykład jest w stanie nam streścić jakiś materiał, jest w stanie nam zaplanować szkolenie. No właśnie. Wypisać, ale dalej to jest model językowy, czyli tak jakby można powiedzieć, wiele rzeczy robi, ale w jednej takiej dziedzinie, tak jakby, tak? Mm-hmm. No dobrze, a teraz w tym kontekście, co z wizjami takich osób, jak na przykład zdobywca Nagrody Oscara James Cameron, który otwarcie mówi w wywiadach, że jest to duże zagrożenie dla ludzkości, że już ostrzegał nas 40 lat temu w filmie Terminator, że może powstać taki program komputerowy, który uzyska samoświadomość, przejmie kontrolę nad ludźmi, nad światem. Czy coś takiego jest rzeczywiście możliwe, czy jest to trochę... Zacznę tak trochę filozoficznie może, no bo pewnie wszystko jest możliwe. Tego nie wiemy, no jakbyśmy żyli 100 lat temu, nie wyobrażalibyśmy sobie dzisiejszego świata w ogóle, tak? Zobaczmy, że i książki Lema się spełniły i mnóstwo innych przepowiedni, część technologii z filmu science fiction mamy już praktycznie w domach. Jest taki słynny mem, gdzieś chodzi po internecie, jest wklejany z bajki Jetsonów, tak? Tam praca zdalna, teleporady, tego typu rzeczy. My to oglądaliśmy jako dzieci, no to wszystko mamy. Tak. Natomiast używając takich słów jak świadomość, inteligencja, kreatywność, no to musielibyśmy umieć je też dosyć dobrze zdefiniować, no bo co oznacza, że ktoś ma świadomość? Zobaczmy, że my mamy problem w świecie żywych organizmów w ogóle z definiowaniem tego, czy na przykład jakieś tam organizmy odczuwają ból, czy są świadome jakichś działań, bo prowadzimy badania. A tu wychodzimy w ogóle w sferę maszyn. W związku z tym tutaj dosyć trudno jest jednoznaczne takie sądy wygłaszać. Na pewno jak każda technologia, ja się skłaniam do tego bardziej, że jak każda technologia, która wchodzi, ona ma wiele plusów i minusów, czyli tam są szanse i zagrożenia. Na pewno szanse, mnóstwo można tutaj wymyślić, no bo chociażby nasza produktywność pracy może niesamowicie w wielu dziedzinach wzrosnąć, możemy mnóstwo rzeczy zdelegować do sztucznej inteligencji, no ale mamy też mnóstwo zagrożeń, tak, jak deepfake'i, jakieś dezinformacje, kontrola nad tymi mechanizmami. No ja jestem na razie jeszcze na tym etapie na tyle spokojny, że jednak te systemy w jakiś sposób jesteśmy w stanie kontrolować. Dalej tworzy to człowiek, choć są też różne inne zdania, tak, na ten temat. Skoro sztuczna inteligencja jest faktem, jak powinniśmy podejść do niej w świetle prawa? Jak wyglądać będzie wspólna przyszłość ludzi i programów komputerowych? W najbliższych programach z cyklu Elektroimpuls wrócimy do tematu. Czeka nas długa podróż po świecie sztucznej inteligencji. Dzisiaj naszym gościem był Marcin Wolski z Edukacji 3.0. Ja się nazywam Aleksandra Papież. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach programu Elektroimpuls.